Przełączyłem sieć w moim małym biurze sieć, która była siecią 1-gigabitową, na sieć 2,5-gigabitową. I myślę, że y, wielu z Was zadaje sobie pytanie, Bernardzie, ale po pierwsze. Po co ci te 2,5 gigabity na sekundę? Przecież Twój światłowód i tak więcej ci nie daje, a inni powiedzą, Bernardzie, ale dlaczego 2,5 gigabita na sekundę? Czemu nie 10? Dlaczego nie zrobiłeś sieci, która będzie odporna na przyszłość, na wszelkie wyzwania, które cię czekają? I właśnie dlaczego i za ile tą sieć przebudowałem? Jak przebiegał mój proces decyzyjny? No, tym się dzisiaj podzielę, bo najprawdopodobniej to będzie ciekawe. Dla tych z Was, którzy od lat 5 czy 10 mają w swoich małych biurach czy w swoim domu sieć jedno gigabitową i słyszą z różnych stron pokusy, żeby przełączyć. Na szybszą sieć. Ja tutaj do w zasadzie ubiegłego tygodnia miałem sieć opartą o serwer kunapowy. Serwer, który dobrze i wiernie mi służył, który miał dwa tutaj porty ethernetowe, 1 gigabitowe. To był serwer TS451D2. On ma wyjście HDMI, więc do niego miałem podłączony monitor USB. I klawiaturę z myszką, bo w środowiskach wirtualnych Ubuntu i Windowsów w ten sposób sobie działałem. Cała ta sieć była połączona do switcha, switcha też jedno gigabitowego TP-Linka. I potem już przez jakieś złącze ethernetowe ten sygnał szedł do iPada. Bo, jak wiecie, no nie mam stacjonarnego komputera, czy nie mam laptopa, działam z iPadem. I to mi bardzo dobrze służyło. Służyło mi głównie oczywiście do transferu plików pomiędzy moim serwerem, moim NAS-em, a moim iPadem, czy moimi iPadami. Wszystko dobrze, i w zasadzie nie mógłbym narzekać, mi się wydaje, że ten transfer Transfer gigabitowy nie był niewystarczający, jak dla mnie. Natomiast zmiana przyszła z zupełnie innej strony. E, mianowicie, e, co rusz miałem jakąś potrzebę, żeby coś zrobić na Windowsach, albo to zaprogramować e, wtyczkę Unifying Logitech, ale aplikacja tylko na Windowsy. A to gdzieś tam ktoś mi coś tam przesłał, to musi być pod Windowsami. Dobra, jak już tam potrzeba czegoś Windowsowego, no to zainstaluję na maszynie wirtualnej Windowsy 11. Kupiłem licencję na Windowsy Pro, Instalowałem na tym moim kunapie Windows 11 i tak jako tako dało się używać, ale było to bardzo trudne. Myślę sobie, no dobra. Nie kupowałem tego kunapa te kilka lat temu, po to, żeby robić tam środowiska wirtualne, więc był tam procesor dwu. Rdzeniowy, ten yy, serwer obsługiwał maksymalnie 8 GB RAMu, myślę sobie dobrze. No to może to jest dobry pretekst, żeby się po prostu przełączyć na serwer, który będzie o oczko wyżej. Serwer który będzie już miał procesor czterordzeniowy, gdzie będę mógł wrzucić 16 GB RAMu. No i tutaj ten oczko wyżej i tam, powiedzmy, dwa lata młodszy serwer kunapowy, który mi wpadł w oko, to UTS-464. Powiem wam tak na marginesie, że po prostu, no, re rewelacja, jeśli chodzi o to, jak to ożywiło środowiska wirtualne. Te Windowsy 11, które mam na tym, to po prostu wreszcie zaczęły normalnie działać. Natomiast to, co przyszło z dobrem inwentarza z tym serwerem, no, to były gniazda eternetowe 2,5 gigabitów na sekundę. 2,5 gigabitów na sekundę podłączone do mojego Switcha 1 gigabitowego no to czemu nie zrobić użytku z tej możliwości szybszego dostępu do plików? Także podkreślam tutaj e, dla tych z Was, którzy będą się zastanawiać, ale po co, po co 2,5 gigabita na sekundę czy jeden nie wystarczy? No to właśnie do plików. Tak naprawdę tutaj głównym uzasadnieniem, dlaczego e, podwyższyłem to moją sieć do większych prędkości, to był dostęp do pliku do, do, do NASA. Tu jeśli chodzi o dostęp do internetu, o oglądanie filmów, o, e, o, o, o światłowód, to to by w ogóle nie było... E, e, problemem. No to switch, zamieniłem switch na e, inny, czyli na e, taki które obsługuje tutaj 2,5 gigabitów transferu. Kupiłem przejściówkę firmy Ugreen, która jest przejściówką USB-C do właśnie ethernetu 2,5 giga na, na sekundę. Tak naprawdę po co to wszystko? Jakie są tak naprawdę faktyczne prędkości w tych sieciach? Zwykle tak naprawdę w te, osiągamy tak pod 300 megabajtów na sekundę. Ktoś inny tutaj przysłał też zrzuty z ekranu Faktycznych tutaj testów zapisywania pliku, dużego pliku, i mówi, no tutaj, tak naprawdę na, miałem faktyczne doświadczenie. Mówi tam 199, 198 MB na, na sekundę. No tak, no ale to, ale to dlaczego, dlaczego jednak nie kupiłeś czegoś, co będzie future proof, prawda? No jednak na, na przyszłość. No dlatego, że moim zdaniem, jeżeli spojrzymy na ceny, no to w tej chwili. Różnica w cenach urządzeń, które są w standardzie tym klasycznym, czyli 1 gigabit na sekundę versus 2,5 gigabita na sekundę versus 10 gigabitów na sekundę, to ja nie mam w tym momencie yy, gotowości budowania sobie komfortu przyzwyczajonych plików, ale tak bardzo inwestując. Nawet jeżeli by się okazało, że 10 gigabitów na sekundę to jest ten standard przyszłościowy i kiedyś sobie się przełączymy w naszych małych biurach czy w domach na tego typu standard. Natomiast moim zdaniem póki co na dzisiaj dla mnie byłaby to rozrzutność. Jest też jeszcze inny aspekt, który warto brać pod uwagę w momencie, gdy sobie robię upgrade sieci. Mianowicie to jest pobór prądu. O ile ten y, prosty, y, klasyczny y, switch pobiera około 3 W maksymalnie, ten w tym standardzie 2,5 Gb na sekundę, no to tam mamy. 15,5 W, natomiast już ten 10-gigabitowy to jest 31 W, to się okaże, że o kurczę, że poza tym jednorazowym kosztem przejścia do sieci 10 gigabitów na sekundę, to musisz tak naprawdę liczyć ze stałym kosztem wzrostu prądu elektrycznego. Reasumując tym wyzwalaczem, który sprawił, że moja sieć, która pierwotnie była siecią 1 gigabit, stała się siecią 2,5 gigabita, była Przesiadka na serwer, na mocniejszy serwer, który przy okazji przyniósł mi po prostu możliwość transferu 2,5 gigabitów na sekundę. No i potem, patrząc, w którą stronę pójść, stwierdziłem, że tym rozwiązaniem, które jest takie najbardziej zasadne, ekonomicznie, to będzie właśnie skok przy tych samych kablach na infrastrukturę 2,5 gigabitową, no bo switch to około 500 zł, przejściówka do iPada na 2,5 gigabit na sekundę to około 100 zł, w związku z tym to taka Inwestycja kilkuset złotych, żeby sobie podwyższyć bardzo komfort pracy.